Z nami Paweł Wierzbicki. Dzisiaj wygrana walka, szybko, ale też rywal chyba trzecią walkę w życiu toczył, także to się musiało tak skończyć. No, byłem przekonany, że ta walka długo nie potrwa, tak, ale no, zaskoczył mnie, powiem, w pierwszych sekundach poleciał. Pomyślałem sobie, że naprawdę ma siły, i, no ale dał się złapać, no i walka się skończyła przez czas. Jutro dużo trudniejsze zadanie. Może to nie jest rywal, który w jakikolwiek sposób ci może zagrozić technicznie, natomiast ta jego potworna siła, wiadomo o kim mowa, to jest powtórka sprzed roku za ćwierćfinał z tamtego roku. Tam oczywiście twoje zwycięstwo nie podlegało dyskusji, jakby tak punktować, ale na pewno też nie było łatwo w tej walce z takim koniem się przepychać i bić. No na pewno jest silny chłopak, jak to widać, tym bardziej sama nazwa Godzilla ma coś w tym, tak? No plan jest taki sam jak z poprzedniego roku, tak? Żeby się z nim właśnie nie dawać bójkę, bo to nie ma sensu, bardziej rozegrać to technicznie, no i taki mamy plan z trenerem. Teoretycznie tak patrzyłem na niego, to jakieś tam niby zrobił postępy, ale to też na tle jednej walki trudno powiedzieć, czy on cokolwiek zmienił. Ale dalej chyba te ciosy po dole, tak? To tego będziecie szukać i praca nóg. No też jak najbardziej, ale widziałem też, boksował na meczu w Kielcach i na zejściu właśnie boksował z Białorusinem takim nie za bardzo doświadczony, no i na zejściu dał się złapać właśnie sierpem i przegrał walkę przez czasem, także też coś będziemy patrzeć właśnie w tym kierunku, ale na pewno będzie taktyka taka, żeby trzymać go na dystans, tak, nie, żeby nie dochodził do nas. Dalej czeka zwycięzca walki Brzeski-Figiel. Myślę, że to są chłopcy, którzy akurat tu będą pasować. I Hryniuk, który teoretycznie z Figlem przegrywa, akurat tobie nie pasuje. Znaczy, fajnie to wygląda dla widowiska, bo zawsze fajnie się łupiecie, ale chyba cieszysz się, że on jest po drugiej stronie. Znaczy, szczerze, trenowałem teraz solidniej niż przed mistrzostwami w Sokółce. Miałem sparingi, jeździłem na Bundesligę, Ekstraligę Czeską, sparowałem z Mariuszem Wachem, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Myślę, że mam wystarczająco sił, żeby nawet mieć Rogera w swojej połówce i nawet w drugiej walce, tak jakby był na miejscu Kulika, tak? No, w końcu ty jesteś faworytem tej kategorii. No broni tytułu, powiedzmy. No, każdego rywala trzeba się obawiać, tak? Bo jeden niefortunny cios, no i tak jak wczoraj właśnie mój przeciwnik leżał, tak? No, aczkolwiek no, będzie mi lżej, na pewno lżej dotrzeć do finału, jeżeli Roger jest w drugiej połówce. Jeszcze mu Kamila Mroczkowskiego nie ma na tych mistrzostwach? Nie widzę go na mistrzostwach 2 lata rzędu, także od momentu walki z nim to nie spotkałem się. Słuchaj, no nie da się ukryć, że wszystko co nie będzie tutaj złotem, to jest twoja porażka. Niby ten Kulik da ci twardą walkę, Hryniuk zawsze ci dawał twarde walki, ale chyba innej opcji nie można brać pod uwagę w twoim wypadku z twoim dorobkiem. No ja też nie biorę innej myśli w głowę, tak? No bronię tytułu po raz trzeci, myślę, że mi się to uda. Co prawda mi się ten Bodzioch podoba tak od strony technicznej, tej jego serii fajnie składa, natomiast myślę, że można śmiało już porozmawiać o Mistrzostwach Europy i o twoim uczestnictwie w tym. Ja trochę wybiegam oczywiście, w przyszłości to musisz tutaj wygrać oczywiście, tego Bodziocha pokonać, Kulika jutro pokonać, ale załóżmy, że wygrywasz, bo jesteś faworytem tej imprezy. I co, Mistrzostwa Europy to już takie wyjątkowy smaczek mają, bo żeby na Mistrzostwach Świata zaboksować, to trzeba być już w ćwierćfinale. Szczerze mówiąc, nie mówmy o kadrze, tak, no bo nie wybiegamy za bardzo w dal, tak? Ale mówisz to, nie chcesz komentować posunięć selekcjonera, czy po prostu nie chcesz się palić tutaj, że na pewno wygrywasz, chcesz to po prostu odsunąć od siebie? Bardziej to pierwsze. No, byłem powołany, tak, było to oczywiście, wysłaliśmy pismo z trenerem, tak, że no, trenuję u siebie, że pracuję tak, no, że nie mam jak za bardzo, że wszystkie zawody oczywiście, no ale to było odsunięte. Czyli co? Może Pawła Wierzbickiego zabraknąć na Mistrzostwach Europy? Bardzo możliwe. Szkoda. Dobra, w takim razie porozmawiamy o tym przy innej okazji. Mam nadzieję, jak będzie coś więcej wiadomo. Dzięki wielkie, pozdrawiam.